Cześć, jestem Witek i witam Was na kanale Podlewane.pl. W tym filmie pokażę Wam, jak przycinać laurowiśnie. Zapraszam do oglądania. Laurowiśnia to bardzo fajna roślina na żywopłot, ponieważ nie dość, że jest zimozielona, to jeszcze bardzo ładnie kwitnie. Jej wadą jest to, że nie we wszystkich częściach naszego kraju dobrze zimuje, co możemy zobaczyć po tych brązowych listkach, które prawdopodobnie właśnie zostały przemrożone. Ważną sprawą jest to, kiedy powinniśmy przyciąć laurowiśnię. Tutaj są dwie drogi, ponieważ wyznacznikiem takim w przycinaniu laurowiśni będzie jej kwitnienie. Jeśli mamy żywopłot i nie zależy nam na tym kwitnieniu, tylko na tym, by zasłonić się od sąsiada, to powinniśmy przyciąć naszą laurowiśnię wiosną po większych mrozach, ponieważ jeśli ona wypuści kwiaty i będzie je zawiązywała, to roślina na te kwiaty będzie traciła ważne składniki odżywcze i nie będzie się tak ładnie rozrastała. Natomiast jeśli mamy pojedynczą roślinę i zależy nam na tym kwitnieniu, to wtedy taką laurowiśnię powinniśmy przyciąć po kwitnieniu, ponieważ jest to roślina, która kwitnie stosunkowo wcześnie, bo między kwietniem a majem. Zatem jeśli mamy żywopłot, najlepiej taką roślinę przyciąć wiosną po większych mrozach. A jeśli mamy pojedynczą sztukę lub nasze laurowiśnie są już docelowo rozrośnięte, to wtedy możemy poczekać na kwitnienie i przyciąć je po kwitnieniu. Chciałbym jeszcze poruszyć temat, czym najlepiej przyciąć taką laurowiśnię. Większość odmian ma bardzo duże liście, dlatego ja przytnę je sekatorem, żeby nie psuć tych liści. Jeśli mamy bardzo duży żywopłot i takie przycinanie sekatorem byłoby za bardzo czasochłonne i pracochłonne, to wtedy możemy użyć takich nożyc elektrycznych do żywopłotu. Jeśli chodzi o samo przycinanie w sobie, to laurowiśnie głównie przycinamy, żeby się zagęściła i żeby nadać jej preferowany kształt. Dlatego tą roślinę obetniemy mniej więcej na tą wysokość, by uformować tutaj ładny żywopłot. No i bez zbędnego przedłużenia zaczynamy cięcie. Jeśli mieszkamy w zimniejszym rejonie Polski, będziemy też musieli usunąć wszystkie przemrożone liście. Te brązowe, przesuszone liście usuwamy głównie ze względów estetycznych. One jako tako nie szkodzą roślinie, ale po prostu brzydko wyglądają. Jeśli nie usuniecie wszystkich, to nic się nie stanie. Tutaj główną rolę gra estetyka.
niekiedy podczas przecinania warto stanąć troszkę dalej i zobaczyć, jak to wygląda z troszkę dalszej perspektywy. Już widać, że tutaj jeszcze troszkę trzeba ściąć. Jeśli jesteście perfekcjonistami w tym, co robicie, możecie nawet rozciągnąć sobie tutaj sznurek, by ten żywopłot był idealny. Zabieg mam już skończony, ja jeszcze chwilkę pobawię się z tymi przemrożonymi liśćmi i to będzie na tyle. Bardzo dziękuję Wam za uwagę, wszystkie ważniejsze informacje znajdziecie na dole w opisie filmu, a ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!